Punkt trzeci, ochrona polskiej ziemi. Z dziejów ruchu ludowego, z myśli wielkiego Polaka, Wincentego Witosa, ale też z istoty naszej myśli programowej wynika szacunek dla ziemi, dla ludzi, którzy na niej pracowali i pracują, bo to dzięki nim. Jak mawiał profesor Jan Szczepański, wtedy, kiedy Polski nie było na mapach Europy, była wszędzie tam, gdzie polski chłop uprawiał ziemię. Stąd dzisiaj z Opoczna. Dzisiaj z Opoczna apeluję. Musimy jak najszybciej uchwalić ustawę, która zagwarantuje zasadę. Polska ziemia dla Polaków. Tak, polska ziemia dla polskich rolników. Trzeba taką ustawę uchwalić. I mam już dosyć dyskusji o tym, czy to jest zgodne z prawem europejskim. Mam już dosyć dyskusji, bo dla wszystkich, którzy obserwują, jak funkcjonują procesy w Unii Europejskiej, to wszyscy o tym wiedzą, że tam silne państwa potrafią dbać o swoje interesy. Dlaczego Polska, duży i liczny kraj Unii Europejskiej, nie miałaby robić dokładnie tak samo? Apeluję o ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie. Nie możemy w tej sprawie zrobić podobnego błędu, jak kiedyś zrobiono to z systemem bankowym. Ponad 70% własności tego systemu nie leży już w polskich rękach. Dopilnujmy do tego, żeby tutaj sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Możemy to zrobić, apeluję, żebyśmy to zrobili w polskim parlamencie jeszcze w tej kadencji.